Dzień dobry. Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy siódmej. Temat: położenie geograficzne Polski. Położenie Polski. Polska usytuowana jest na półkuli północnej i półkuli wschodniej w średnich szerokościach geograficznych. Pomiędzy 49 stopniem a 54 stopniem 50 minut szerokości geograficznej północnej oraz między 14 stopniem 7 minut a 24 stopniem 9 minut długości geograficznej wschodniej. Nasz kraj leży w centralnej części Europy, w większości w pasie Niżu Środkowoeuropejskiego. Położenie geograficzne Polski. Polska położona jest na półkuli północnej i wschodniej, w środkowej Europie, na szlakach komunikacyjnych państw europejskich z zachodu na wschód, między Bałtykiem a Karpatami, w dorzeczu Wisły i Odry, w środkowej części Niżu Europejskiego, na pograniczu dużych jednostek geologicznych Europy, w strefie ścierania się klimatu morskiego i kontynentalnego. Najdalej wysunięte punkty. Na północ, przylądek Rozewie, Gwiazda Północy, punkt na plaży Jastrzębia Góra. 54 stopień i 50 minut szerokości geograficznej północnej. Na południe, szczyt Opołonek w Bieszczadach, 49 stopień szerokości geograficznej północnej. Na zachód, kolanko Odry koło Osinowa Dolnego, gmina Cedynia, 14 stopień i 7 minut długości geograficznej wschodniej. Na wschód, kolanko Bugu koło Zosina, gmina Chorodło, 24 stopień i 9 minut długości geograficznej wschodniej, przejście graniczne Zosin-Uściłuk. Na mapce przedstawiono punkty skrajne Polski. Rozciągłość terytorium Polski. Rozciągłość południkowa 50 stopni i 50 minut w kilometrach 649. Rozciągłość równoleżnikowa 10 stopni 1 minuta to jest 689 km. Konsekwencje szerokości geograficznej. Zróżnicowanie kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku, różna długość dnia w ciągu roku. Latem dzień jest dłuższy, w przybliżeniu jest to 30 minut na północy Polski. Zimą dzień jest dłuższy na południu Polski. Podział administracyjny Polski. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trzystopniowy podział administracyjny kraju na 16 województw składających się z, według stanu z 1 stycznia 2017 roku, 380 powiatów, w tym 314 tzw. powiatów ziemskich, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin i 66 powiatów grodzkich, miasta na prawach powiatu, czyli gminy o statusie miasta wykonujące zadania powiatu. 2478 gmin, w tym 302 gminy miejskie, gminy, które zawierają się w administracyjnych granicach miasta, w tym 66 gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu, 621 gmin miejsko-wiejskich, gminy, w skład których wchodzi miasto oraz kilka wsi, 1555 gmin wiejskich, gminy, które na swoim terytorium nie zawierają miasta, z tego 158 takich gmin ma siedzibę w mieście. Całkowita powierzchnia terytorium Polski wynosi 322 575 km2, w tym obszar lądowy wraz z wodami śródlądowymi 311 888 km2, morskie wody wewnętrzne 2005 km2, morze terytorialne 8682 km2, środek geometryczny Polski. Środek geometryczny Polski znajduje się we wsi Piątek, 52 stopień 4 minuty szerokości geograficznej północnej, 14 stopni i 7 minut długości geograficznej wschodniej. Środek geometryczny Polski leży 15 km na wschód od Łęczycy, 19 km na południe od Kutna, a 33 km na północ od Łodzi. Morskie wody wewnętrzne. Morskie wody wewnętrzne to wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą, linią podstawową morza terytorialnego. Zalicza się do nich zatoki morskie o określonej szerokości, zatoki historyczne oraz wody portów morskich, akwatoria. Podlegają całkowitej i wyłącznej władzy państwa nadbrzeżnego,
rozciągającej się również na przestrzeń powietrzną i dno akwenu, tak zwana administracja morska. Polskie granice. Całkowita długość granicy państwowej wynosi 3511 km, z czego 3071 km to granica lądowa, a 440 km to granica morska. Natomiast linia brzegowa liczy sobie 770 km. Polska graniczy z 7 państwami. Z Czechami granica wynosi 796 km, jest to granica polsko-czeska. Ze Słowacją 541 km, granica polsko-słowacka. Z Ukrainą 535 km, granica polsko-ukraińska. Z Niemcami granica wynosi 467 km, jest to granica polsko-niemiecka. Z Białorusią granica wynosi 418 km, granica polsko-białoruska. Z Rosją, obwodem kaliningradzkim, granica tutaj wynosi 210 km, jest to granica polsko-rosyjska. Oraz z Litwą, 104 km, jest to granica polsko-litewska. Powyżej mapka, która przedstawia terytorium Polski w kilometrach, w tym obszar lądowy, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne. Ponadto na mapce zaznaczono długość wszystkich granic. Dziękuję i zapraszam na następne odcinki.